Cześć! Witam Was bardzo serdecznie z konferencji Samsunga, na której pokazane zostały trzy duże nowości w postaci trzech nowych smartfonów marki. Zobaczyliśmy tam Galaxy S23, Galaxy S23 Plus i oczywiście Galaxy S23 Ultra. Opis nowych smartfonów marki zdecydowanie warto zacząć od ich wyglądu, ponieważ tutaj zaszły największe zmiany. Pożegnaliśmy wyspy na aparaty, ale Samsung zachował przy tym swoją stylistykę, dzięki czemu nowe telefony, szczególnie S23, mi przynajmniej szalenie się podobają. Najmniej zmian wizualnych dotknęło S23 Ultra, ale tutaj też nieco się zmieniło. Telefon jest obecnie bardziej wypłaszczony na krawędzi, przez co trzyma się go w dłoni zdecydowanie wygodniej. Przechodząc już do specyfikacji, można powiedzieć, że lata modlitw użytkowników zostały wysłuchane, a niemożliwe stało się możliwe. Ponieważ seria S23 jest pierwszą, w której Samsung rezygnuje z procesora Exynos, w zamian umieszczając w telefonach Snapdragona 8 drugiej generacji. Jest to model specjalnie dostosowany do urządzeń koreańskiego producenta, a to z kolei oznacza, że jest on nieco wydajniejszy niż zwykły Snapdragon. O ile? O tym przekonamy się w testach. Ma mu towarzyszyć też znacznie większa, do 2,5 raza w modelu Ultra, komora parowa, więc możliwe, że w tych modelach także temperatury będą pod kontrolą. Sporo zmieniło się także w kwestii aparatów. Przede wszystkim w modelu Ultra mamy teraz jednostkę 200 megapikseli i dodatkowo jest to dość jasna matryca, ponieważ mamy tu światło 1.7. Ulepszona dwukrotnie ma też tutaj być stabilizacja obrazu, a do tego na pokładzie Galaxy Ultra mamy tradycyjny 100-krotny zoom. Użytkownicy mniejszych modeli natomiast z pewnością docenią także większe ogniwa. W S23 mamy teraz 3900 mAh, a w S23 Plus 4700. Ultra to standardowe 5000. Niestety, sporo do życzenia wciąż pozostawia ładowanie, które w Ultrze to co prawda 45W, ale już w podstawowych dwóch modelach wciąż wynosi tylko 25W. Halo, Samsung, który mamy rok? Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to w dużej mierze mamy tutaj wszystko, co znaliśmy do tej pory z telefonów Samsunga. Rysik w modelu Ultra nie uległ zmianie, dalej mamy tu ekrany Dynamic AMOLED 2X o dynamicznym odświeżaniu do 120 Hz i w dalszym ciągu mamy wszystkie fajne funkcje płynące z faktu posiadania nakładki One UI. Teraz jest ich nawet więcej, ponieważ do funkcji dołącza chociażby narzędzie do poprawy GIF-ów czy integracja trybu ProRAW do aplikacji aparatu. Tak samo jak w poprzednich modelach, wiele części do telefonów pochodzi tutaj z recyklingu, co ma odzwierciedlenie w kolorach. Pastelowym różowym, kredowym i czarnym. Niestety, łyżką dziegciu są tutaj ceny, które, jak wielu się spodziewało, poszły mocno do góry. Za model S23 trzeba zapłacić co najmniej 4599 zł, podczas gdy wariant Ultra w maksymalnej konfiguracji to aż 8699 zł. Malutkim pocieszeniem jest tu to, że w ofercie premierowej każdy zakupiony smartfon otrzyma podwojenie pamięci za darmo, czyli jeżeli kupicie 128 GB, dostaniecie 256, a dodatkowo możecie odsprzedać stary telefon i otrzymacie za niego od 500 do 3600 zł. A co wy myślicie o nowych premierach Samsunga? W kwestii designu jest to dla mnie krok w świetnym kierunku i chętnie przywitam Snapdragona w tych telefonach na naszym rynku. Jeżeli macie swoje zdanie, możecie je wyrazić w komentarzach. Ja natomiast żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!